No i proszę, Rybakow w pełnej okazałości zainstalowany za oknem w bloku na trzecim piętrze. Ja go przymocowałem na razie trytytkami do suszarki, do ramienia suszarki na pranie. Jak widzicie, mamy tutaj balun o przekładni 4:1, dopasowujący nam impedancję do wymaganych 50 ohmów. Mamy nawinięte dokładnie 7 metrów i 67 cm przewodu linki miedzianej o przekroju 1,5 mm2. Na pierwszym odcinku tutaj mamy 90 cm po prostu puszczone prosto, a później dopiero jest zawijana na wędce. Ta wędka jest 6-metrowa, ale ona nie ma 6 metrów, bo dzieciaki mi złamały ten ostatni, tą szpicę, dlatego może być, nie wiem, o 20 cm krótsza, chociaż może nawet mniej. No i na razie tak to wygląda. Antena stroi dobrze w paśmie 40 metrów. Jestem bardzo zadowolony. No i mam tutaj podłączony właśnie przewód antenowy RG, przewód koncentryczny RG58. Uziemienie akurat jest puszczone luzem, ale luzem do drugiego okna i po prostu leży na ziemi. Próbowałem to podłączać do kaloryfera, ale jest więcej szumów. No i taki piękny widok mam za oknem. Tutaj budowa, myślałem, że to nie będzie działać, ale w końcu zaczęło działać. I po wielu próbach montowałem to 3 dni. Znaczy bawiłem się tą anteną 3 dni, no i nie działała. Fajnie odbierała, ale zaczynałem od długości tego przewodu 15 metrów, zwijałem, składałem, rozkładałem tą wędkę, montowałem, demontowałem, nic to niestety nie dawało. Cały czas, mimo że ja słyszałem stację, nawet gdzieś w 80 metrach udało mi się dobrze słyszeć kogoś, kto tam prowadził wywołanie, no to mnie nikt nie słyszał. No i okazało się, że już powiedziałem, nie, rezygnuję z pomysłu, to chyba tutaj nie będzie działać, widocznie takie warunki tu są, a nie inne. No i ostatnia próba, mówię jeszcze, przemierzę te kable, które tutaj mam pociągnięte w mieszkaniu, no i okazało się, że na koncentryku się żyła przełamała. No i polutowałem sobie to wszystko jeszcze raz i zauważyłem od razu różnicę, bo poziom sygnału, a dokładnie samych szumów urósł do takiej wartości, jaką miałem, powiedzmy, przy korzystaniu z longwire'a na działce, i mówię, o, coś już jest inaczej, chyba coś już jest lepiej. No ale też taki obojętny, mówię, dobra, dostroję się jeszcze raz, to mówię, to jest ostatnia próba do jakiejś częstotliwości, gdzie wołała pewna stacja. No i mówię, już taki obojętny, gość tam mówi QRZ, no to ja podaję swój znak, Sierra Papa 9 Romeo Bravo Lima, tak obojętnie, mówię, ja se usiądę. I naraz słyszę Sierra Papa 9 Romeo Bravo Lima, this is Italy, Italy Free Tango Hotel. Wierzcie mi, że gęsia skórka, zatkało mnie totalnie. Usiadłem, nie wiedziałem, co temu gościowi powiedzieć. On tam zaczął gadać, że to jest jakaś stacja okazjonalna, czy tam sezonowa, nadaje z Włoch, tylko zrozumiałem, że gdzieś tam z jakiegoś miasteczka Tiene czy coś takiego. Ja mówię, kurde, niemożliwe. Ja mu też w odpowiedzi podałem, skąd ja nadaję. No i gość tam mówi, jeszcze moje imię powiedział, Maciej. I mówi mu, report for you, 5x9. Ja mówię, ja pierdziele, no przecież to jest niemożliwe, niemożliwe, że mnie słyszy. No i dobra, tam pożegnaliśmy się i ja odbieram mail. Naraz przychodzi coś mi na skrzynkę mailową. Dostaję EQSL-kę z pięknego miasteczka we Włoszech, niedaleko Wenecji, miasteczko Tiene się chyba nazywa. Na tej EQSL-ce jest piękny tam, nie wiem, rynek, czy tak jakieś stare zabudowania, bardzo, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. I patrzę sobie odległość, 958 km, mówię, ja pierdziele, to działa. I uwierzcie, każde kolejne wywołanie jestem słyszalny. Ja bardzo dobrze słyszę tych, którzy wołają, i tak samo na moje wywołania
wszyscy odpowiadają raportami bardzo, przede wszystkim piątka, czytelność sygnału i siła sygnału. Najgorszy raport przez 3 dni to chyba dostałem 7 albo 8. Także powiedziałem, nie no, jestem bardzo szczęśliwy. No i z powrotem cyk, to potry tyteczki do Leroya i jedziemy, montujemy. Mówię, nie no, działa, naprawdę działa antena. Taki głupi błąd po prostu, gdzieś tam przewód się przełamał, a ja 10 tysięcy razy demontowałem, montowałem, rozwijałem, nawijałem, już żona mnie chciała wywalić z mieszkania. Na szczęście jeszcze sąsiedzi mówią mi dzień dobry, witamy się, jest wszystko w porządku. Musiałem trochę się wytłumaczyć, cóż to za urządzenie mam za oknem, ale jak na razie jest ok, także o, moja antenka za oknem radzi sobie świetnie i mogę prowadzić QSO z mojego mieszkania. No to teraz wam pokażę trochę tam właśnie tych łączności, jak to słychać. Sierra Papa 9 Romeo Bravo Lima. Yeah, it's correct. Okay, 5x9 for you, very big signal. This is special call, European Capital of Culture, more information at QS.com. India, Uniform 5, Golf Bravo Quebec, you are that? Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Sugar Papa 9, Radio Bravo Lima, Marcek, many thanks for taking my call. You report 5858 northwest of Italy. My name is Andy. Alpha November Delta Yankee. Roger. Roger, Italy United 5 Golf Bravo Quebec. My name is Maciek. My QTH is south of Poland, Katowice City. Report for you is 5 and 9. Thank you very much. 73 for you. DL700, this is Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Romeo Bravo Lima. Thank you very much. Report for you is 5-8. My QTH, my name is Maciek, and my QTH is Poland, Katowice. Roger, roger. Okay, I did correct your point on Sugar Papa 9, Radio Bravo Lima. Radio Bravo Lima. And suffix. Thank you, Michael, for coming back. I wish you all the best. Bye-bye. Thank you, bye-bye.